Tu program pierwszy Polskiego Radia. Będę gościć w Państwa domach prawie do 22:00. W tej godzinie przed 22:00 nasze lektury, a już za chwilę audycja cyklu Historia Żywa. Nowi sąsiedzi, czyli czas rozdrobnienia. Od Bolesława Śmiałego przez Bolesława Krzywoustego do najazdu mongolskiego między 1223 a 1241 rokiem. O tym dziś i to druga audycja nowej odsłony historii żywej, odsłony poświęconej przez najbliższe miesiące wielowiekowym relacjom z naszym wschodnim sąsiadem, od Rusi po Rosję. Bolesław Śmiały po rządach Kazimierza Odnowiciela, którego wsparł w odnowie państwa książę ruski Jarosław Mądry, organizuje jednak wyprawy kijowskie, jest spadkobiercą mocarstwowej polityki swojego dziada Bolesława Chrobrego. Książę Bolesław Krzywousty, syn Władysława Hermana, to ostatni władca zjednoczonego kraju Piastów. Rozciągnął swoją zwierzchność na Pomorze Gdańskie i Środkowe i Zachodnie. Wielość potomków i ustawa sukcesyjna z tym związana doprowadziły do rozbicia dzielnicowego po jego śmierci w 1138 roku. W ciągu kolejnych prawie 200 lat postępowało rozdrobnienie państwa polskiego na coraz mniejsze niezależne władztwa terytorialne. Rządziło mnóstwo książąt, w tym książęta wielkopolscy, kujawscy, mazowieccy, łęczeccy i sieradzcy oraz śląscy. Niezwykle ważną rolę odgrywali książęta krakowscy, którzy do 1227 roku posiadali władzę zwierzchnią w Polsce. Jak układały się wtedy relacje między Polską a Rusią? To czas, kiedy Ruś, podzielona również na wiele księstewek, najechana została pierwszy raz przez wyprawę azjatyckiego imperium Dżengis Hana. Był rok 1223. Mongołowie okupowali Ruś przez kolejne 250 lat. Jaki wpływ miało to wydarzenie na politykę wschodnią Piastów? Nowi sąsiedzi, Mongołowie, kilka razy najeżdżali i nasze terytorium, pozostawiając po sobie zgliszcza oraz pustkę powziętych do niewoli mieszkańcach. Pobili także polskie i europejskie rycerstwo pod Legnicą 9 kwietnia 1241 roku, gdzie bohaterską śmiercią zginął książę śląski Henryk Pobożny, symbol obrony chrześcijaństwa. Jednak Mongołowie okupacji nam nie narzucili. Historia żywa. Profesor Andrzej Nowak jest gościem jedynki Polskiego Radia, historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, autor Dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Panie profesorze, Bolesław Śmiały obejmuje rządy po swoim ojcu Kazimierzu Odnowicielu, który przywrócił łączność księstwom piastowskim, a wsparł go w tym ruski książę Jarosław Mądry. Mówiliśmy o tym paradoksie, bo najpierw Jarosław Mądry był rozbiorcą, a potem starał się jednak wesprzeć odnowienie państwa polskiego. Czy Bolesław Śmiały chciał pokazać, kto tu rządzi w tej części Europy, organizując niezbyt szczęśliwe także dla siebie wyprawy kijowskie, chciał odbudować tą mocarstwową politykę swojego dziada, Bolesława Chrobrego? To dobre słowo, mocarstwowa polityka? Niewątpliwie kojarzymy z taką właśnie cechą charakteru, władczą bardzo, imperialną, by użyć łacińskiego określenia na to samo właśnie, czyli na chęć dominowania nad innymi, postawę Bolesława Szczodrego, zwanego także Śmiałym. Skąd się ta cecha bierze? Czy miał ją Kazimierz Odnowiciel, jego ojciec? Nie zdążył chyba tego wykazać. Z trudem, wielkim poświęceniem i wielkim sukcesem odbudował
zniszczone zupełnie wcześniej władztwo piastowskie. Kazimierz Odnowiciel wygrał bitwy potrzebne do tego, żeby to dzieło scementowania małej, podstawowej dziedziny piastowskiej, łączącej przede wszystkim Małopolskę z Wielkopolską, także udało mu się odzyskać Śląsk i, jak już wspomnieliśmy w czasie poprzedniej audycji, przy pomocy ruskiej odzyskał również, czy uzyskał Mazowsze, ale o większym rozmachu imperialnym mowy jeszcze być nie mogło w przypadku świeżo odbudowanej państwowości piastowskiej przez Kazimierza Odnowiciela. Ale Kazimierz Odnowiciel, pamiętajmy, poślubił siostrę Jarosława Mądrego, Marię Dobroniegę. Niektórzy uważają, że była to być może córka Jarosława Mądrego, ale źródła wyraźnie raczej mówią, że była to siostra. W każdym razie była to Rusinka. Była to jedna z bardzo licznych, następnych zwłaszcza pokoleniach Piastów, żon tych władców, które wywodziły się z bardzo rozrodzonej ruskiej panującej dynastii Rurykowiczów. I odwrotnie, Rurykowicze często brali sobie za żony Piastówny, a więc te wzajemne kontakty małżeńskie, czy używając innego języka, genetyczne mieszanki na tronach, czy raczej w łożach królewskich, czy książęcych, księstwach ruskich i polskich się dokonujące, będą ważną częścią tej historii wieku XI, XII, XIII. I o tym nie zapominajmy, kiedy mówimy o historii politycznej, historii wojen. To nie jest tylko historia wojen, ale to jest także historia mariaży, kontaktów bliskich i pokojowych. Przypomniałem tę najprostszą genealogię Bolesława Szczodrego, syna Kazimierza Odnowiciela i Marii Dobroniegi, by właśnie wskazać, że być może to dziedzictwo ruskie po matce odgrywało tutaj istotną rolę, czy dla charakteru Bolesława Szczodrego, to nie wiemy, to jest kwestia spekulacji, ale na pewno dla jego planów politycznych mogło taką rolę odgrywać, bo przecież na swoich monetach przez siebie bitych kazał umieścić kopułki takie według stylu bizantyńskiego, a nie romańskie jeszcze wtedy wzory budownictwa sakralnego łacińskiego. Wyraźnie ciągnęło go w tę wschodnią stronę po matce odziedziczoną, no tak jak nierzadko to bywa. Matka odgrywa większą rolę w wychowaniu czy w kształtowaniu wyobraźni, emocji swoich dzieci od ojca. Być może to jest jedno ze źródeł ambicji Bolesława Szczodrego, żeby wrócić do Kijowa, do gniazda jego matki. W dodatku spowinowacony z książętami ruskimi, po śmierci Jarosława Mądrego, który jednoczył jeszcze całość ziem ruskich, Bolesław Szczodry mógł wykorzystać okazję, jaką stał się podział ziem ruskich właśnie po śmierci Jarosława Mądrego. Połowa XI wieku oznacza początek rozdrobnienia Rusi na skalę nieporównanie większą niż to, co stanie się z dziedzictwem piastowskim po śmierci Bolesława Krzywoustego w 1138 roku, czyli prawie wiek później. Otóż Ruś podzieli się na 50 czy nawet ponad 50 księstw różnych, podczas gdy rozdrobnienie monarchii piastowskiej pod koniec wieku XIII nigdy nie przekroczy kilkunastu co najwyżej państw, a zazwyczaj było ich 4, 5, 6 dominujących ośrodków politycznych na ziemiach piastowskich, a na Rusi 50. To pokazuje skalę możliwości rozgrywania przez sąsiadów podziałów wewnętrznych w państwie ruskim. To właśnie jest drugi element, który wyjaśnia możliwość interwencji Bolesława Szczodrego w Kijowie. Bolesław Szczodry interweniuje znów, nie żeby przyłączyć Kijów do Polski, ale żeby osadzić tam na tronie księcia Izjasława, swojego powinowatego, żonatego z Gertrudą, której bratankiem był Bolesław Szczodry. Przyzna pan, że można się pogubić w tych koligacjach rodzinnych. Przepraszam za tę skomplikowaną grę powinowactw i pokrewieństw, ale ona wiele znaczyła wtedy w średniowiecznej Europie. Krótko mówiąc, z powodów rodzinnych interweniuje w Kijowie, żeby przywrócić tam władzę odsuniętego od niej przez jednego z książąt Rurykowiczów, rywala, by przywrócić właśnie Izjasława, swojego faworyta, swojego najbliższego krewniaka i w ten sposób oczywiście ugruntować także własne wpływy w Kijowie. I to jest przyczynek do interwencji z roku 1068.
Panie profesorze, dlaczego jednak Bolesław Śmiały po osadzeniu Izjasława w Kijowie ponownie tam się wyprawił, kiedy tamtejsi możni znów odsunęli Izjasława od władzy i wprowadzili na tron innego księcia ruskiego, Świętosława? Przecież zaakceptował tę zmianę. Czy nie pomyślał o ryzyku związanym z kolejną wyprawą? Po tym osadzeniu Bolesław Szczodry jakoś godzi się z tym, przejściowo nawiązuje poprawne stosunki z nowym władcą Kijowa, ale w końcu decyduje się raz jeszcze interweniować. W roku 1077 wyprawia się po raz kolejny do Kijowa i ta wyprawa z jednej strony bardzo efektowna, skuteczna, triumfalna, upokarzająca księcia ruskiego w Kijowie, zakończyła się tragicznie dla samego Bolesława Szczodrego, ponieważ po powrocie do domu, do Krakowa, zastał bunt elit możnowładczych i rycerskich w Małopolsce, który pozbawił go tronu. Bunt oczywiście po zamordowaniu na rozkaz Bolesława Szczodrego biskupa krakowskiego Stanisława, z tym buntem powiązanego. Ta wewnętrzna, tragiczna historia, bardzo ważna w naszej historii, historia konfliktu Bolesława Śmiałego z biskupem krakowskim Stanisławem, późniejszym świętym Stanisławem, jest echem właśnie wyprawy na Kijów, ponieważ podobno, według jednej z relacji kronikarskich, surowe kary, jakie wymierzył Bolesław Szczodry tym rycerzom, którzy zdecydowali się powrócić z wyprawy na Kijów przedwcześnie, spowodowały bunt, spowodowały reakcję powstańczą, która pozbawi Bolesława Szczodrego tronu. Jednakże ta właśnie interwencja kijowska stanie się symbolem aspiracji polskiego ośrodka władzy, piastowskiego ośrodka władzy do przewagi nad wschodnim sąsiadem. To jest moment, kiedy naprawdę Bolesław Szczodry mógł wyszczerbić swój miecz o złotą bramę kijowską. Często mylnie utożsamiamy ten opis, tę legendę o złotej bramie kijowskiej i szczerbcu z czasami Bolesława Chrobrego. Tyle tylko, że kiedy Bolesław Chrobry w 1018 roku wkraczał do Kijowa, też triumfalnie, jak wiadomo, nie było jeszcze w ogóle złotej bramy. Powstała ona dopiero w latach 40. wieku XI. I to właśnie o tę już istniejącą złotą bramę mógł uderzyć mieczem zwycięzcy dopiero Bolesław Szczodry w 1068 czy w 1077 roku. Także opisane przez anonima zwanego Galem, naszego kronikarza, no wyraźne upokorzenie, jakie zafundował władcy kijowskiemu wtedy Bolesław Szczodry, to targanie go za brodę, ciągnięcie go obok jadącego konno Bolesława Szczodrego, kiedy targany za brodę książę kijowski musi iść pieszo, to wszystko jakby służyło pokazaniu, no kto tu jest ważniejszy, książę krakowski i król polski koronowany w międzyczasie, odnawiający splendor Królestwa Polskiego, Bolesław Szczodry jest ważniejszy od wielkiego księcia kijowskiego. To pamiętali nasi kronikarze, później nasi malarze, mitotwórcy na czele z Janem Matejką, który także upamiętnił ten wjazd mylnie przypisany Bolesławowi Chrobremu do Kijowa. Te wielokrotnie powtarzane obrazki historyczne, które pokazują triumf Bolesława Szczodrego nad księciem ruskim, utrwalają jakby tęsknotę za przewagą osiągniętą nad osłabioną Rusią przez Polskę. Nie było przewagi trwałej, ponieważ monarchia piastowska wchodziła w epokę wewnętrznych wstrząsów, podziałów, choć po wygnaniu i śmierci Bolesława Szczodrego tron objął nie jego syn Mieszko Bolesławowic, sprzymierzony zresztą z ruskimi sprzymierzeńcami, ale młodszy i mniej zdolny brat Bolesława Szczodrego, Władysław Herman. To jednak była to władza wyraźnie osłabiona, dzielona z wielkorządcą, wojewodą Sieciechem. To jest czas, kiedy Władysław Herman traci Grody Czerwieńskie i Przemyśl, i to na długo. Dlaczego Grody i Przemyśl to tak ważne dla piastów miejsca, panie profesorze? No i dla Rusi też. To jest jak spór o miedzę, o granicę. Spór symbolicznie ważny, o pas o szerokości kilkunastu kilometrów, a rozciągający się na długości mniej więcej 100, nie więcej kilometrów od gdzieś punktu Czermno, utożsamianego z Czerwieniem, na południe od Lublina, aż po Przemyśl czy Sanok nawet. Ten wąski pas, prestiżowo ważny, no nie był jednak obszarem, który decydował o życiu lub o śmierci politycznej, czy to Rusi, czy to państwa polskiego.
a więc nie jest to walka na śmierć i życie, tylko walka o prestiż i o ziemię geograficznie i geoekonomicznie, powiedziałbym, także ważne, bo to są ważne ośrodki z Przemyślem i Czerwieniem właśnie ówczesnym na czele, na trasie handlowej wschód-zachód, a także na odcinku kierującym również handel w stronę południa, w stronę wybrzeży Morza Czarnego. A więc było się o co bić, ale to jeszcze nie jest taka rywalizacja, jaka sprzęgnie niejako fatalnie Polskę i Rosję w wieku XVII, czy XVIII, czy XIX, czy XX. Walka o dojście Imperium Rosyjskiego do kontroli nad Europą Środkową, a ze strony polskiej walka o przetrwanie w obliczu tego imperializmu rosyjskiego. To jest spór, jeszcze raz to powtórzę, o miedzę. Taki symboliczny, powiedziałabym, bo przechodzenie z rąk do rąk Grodów Czerwieńskich i Przemyśla, i często historycy właśnie o tym piszą. Stracił władca, inny odzyskał. Książę Bolesław Krzywousty to syn Władysława Hermana, którego okres sprawowania władzy nazwał pan profesor nieszczególnym dla historii Polski, ale Bolesław Krzywousty jest tym ostatnim władcą zjednoczonego kraju Piastów. Poszerzył obszar Polski o Pomorze Gdańskie, Środkowe i Zachodnie, czyli budował silne państwo piastowskie. Czy dawał też do zrozumienia swoim wschodnim sąsiadom, kto tu rządzi? Dla Bolesława Krzywoustego po rozstrzygnięciu sporu z przyrodnim bratem, Zbigniewem, starszym bratem, który chciał uzyskać swoją część dziedzictwa po ojcu, po Władysławie Hermanie, po rozstrzygnięciu tego sporu na swoją korzyść, Bolesław Krzywousty zmaga się przede wszystkim z Królestwem Niemieckim, jego sojusznikiem, księstwem, później Królestwem Czeskim. Ważnym z kolei partnerem dla Bolesława Krzywoustego jest Królestwo Węgierskie. Prowadzi swoją wytrwałą ofensywę, niezwykle ważną dla przyszłości Polski, na Pomorze Zachodnie, gdzie rywalizuje z książętami północno-niemieckimi o wpływy. I to właśnie skupia ogromną większość jego uwagi, a zatem nie pozostawia wiele już miejsca i energii na jakąś ekspansję czy bardziej ambitne polityczne plany w stosunku do wschodu, do na przykład owych Grodów Czerwieńskich, czy szerzej relacji z książętami ruskimi. To już jest Ruś podzielona na wiele bardzo księstewek i najważniejsze dla polskiej polityki są te księstewka, które sąsiadują bezpośrednio z państwem piastowskim, a więc księstwa na terenie Wołynia, na terenie Rusi Czerwonej, Halicz, Włodzimierz, Przemyśl, wtedy do Polski nienależący. To właśnie książęta ruscy tych obszarów są partnerami albo przeciwnikami politycy, powiedziałbym, regionalnej. I nierzadko wykorzystują oni konflikt Bolesława Krzywoustego z sąsiadami z zachodu i z północy, konflikt z Królestwem Niemieckim o egzystencjalnie ważnym dla Polski znaczeniu, bo konflikt o suwerenność państwa piastowskiego, czy ono podlega jednak władzy cesarza, czyli króla niemieckiego, czy jest niezależne, i o przynależność do państwa piastowskiego ziem podbitych właśnie przez Bolesława Krzywoustego, ziem Pomorza Zachodniego. Ten spór, który angażował tak wiele sił państwa piastowskiego pod berłem Bolesława Krzywoustego, wykorzystuje między innymi książę przemyski Wołodymirko, który w czasie najbardziej trudnym dla Polski, kiedy Krzywousty został zmuszony do złożenia hołdu lennego z Pomorza Zachodniego i Rugi cesarzowi niemieckiemu Lotarowi III w 1135 roku, Wołodymyrko najeżdża Polskę od wschodu, pali Wiślicę, ale Bolesław Krzywousty, kiedy już wywikłał się z konfliktu z władcą niemieckim, odwdzięcza się swojemu sąsiadowi wschodniemu najazdem na ziemie ruskie. A więc powiedziałbym, pomniejszona w skali polityka sąsiedztwa, nie zawsze życzliwego, a zawsze nastawionego właśnie na ową walkę o miedzę, trwa w relacjach polsko-ruskich tego czasu. Po śmierci Bolesława Krzywoustego, kiedy dzieli on swoim testamentem ziemie piastowskie na kilka dzielnic z tą dzielnicą senioralną dla najstarszego syna Władysława, który łączył panowanie nad dzielnicą senioralną z Krakowem włącznie, a więc
z obowiązkiem spoglądania na wschód również, na to sąsiedztwo ruskie, łączył Władysław, nazwany wygnańcem dla swojego późniejszego losu, z panowaniem nad Śląskiem. Żeby utrzymać swoją przewagę nad młodszymi braćmi, którzy chcieli go usunąć z dzielnicy senioralnej, Władysław wchodzi właśnie w bliskie kontakty z książętami ruskimi, wykorzystuje przymierza, między innymi z Wsiewołodem, władcą Kijowa, żeby próbować dotrzymać kroku swoim młodszym przyrodnim braciom, juniorom, zbuntowanym przeciwko jego zwierzchniej władzy i przy pomocy posiłków ruskich prowadzi tę wojnę domową, można tak powiedzieć, która trwa przez całe 10 lat jego panowania w Krakowie. To jest wymiar, powiedziałbym, takiej codziennej polityki, w której bardzo często sąsiedztwo z ruskimi książętami jest wykorzystywane przez obie strony do rozgrywek wewnętrznych, po to, żeby uzyskać posiłki do rozprawy ze swoimi wewnętrznymi przeciwnikami. Już niewielka polityka, ale mała bitka wydaje się dominować w codziennych relacjach politycznych tego czasu. Ale oczywiście one nie wyczerpują istoty relacji stosunków polsko-ruskich tego czasu. Profesor Andrzej Nowak jest gościem Jedynki Polskiego Radia. Mówimy o początkach Polski i Rusi, początkach ich sąsiedztwa sprzed 1000 lat. Historia żywa. Obie strony żyły w takich klimatach z jednej strony słabości, z drugiej siły w czasie rozdrobnienia. Tych państwewek ruskich było wielokrotnie więcej niż w czasie rozdrobnienia Polski. Nie ma zatem mowy o podbojach, panie profesorze? Podkreśliłem te wcześniej, na wstępie naszej dzisiejszej audycji, te relacje polsko-ruskie, które mają bezpośredni ludzki wymiar w postaci małżeństw między książętami piastowskimi i rusińskimi księżniczkami z dynastii Rurykowiczów i odwrotnie, małżeństw Rurykowiczów z Piastównymi, po to, by podkreślić, że to nie są tylko stosunki oparte na mieczu, na podboju, na zajazdach wzajemnych, ale jednocześnie, pomimo tej trwającej swoistej sąsiedzkiej bliskości, pogłębia się stopniowo, niedostrzegalnie na pozór, podział związany z tą różnicą między chrześcijaństwem wschodnim a zachodnim. I na tę różnicę trzeba teraz zwrócić uwagę, także kiedy mówimy o podbijaniu, o co pytała pani redaktor. Otóż już w końcu wieku XI po schizmie, czyli po uroczystym wyklęciu przez legata papieskiego patriarchy Konstantynopola i odwrotnie przez patriarchę Konstantynopola wyklęciu papieża, Kościół wschodni i zachodni wzajemnie obkładają się klątwą i ogłaszają się, można tak powiedzieć, śmiertelnymi wrogami. To jest rok 1054. I już w drugiej połowie XI wieku w Kijowie, w głównym ośrodku prawosławia ruskiego, w klasztorze, czyli w ławrze kijewsko-pieczerskiej, czyli w Pieczarach pod Kijowem, gdzie mnisi już od kilkudziesięciu lat rozwijają swoje praktyki duchowe i organizacyjne wspierające państwo ruskie, kronikarze życia duchowego i codziennego ławry kijewsko-pieczerskiej odnotowują sny mnichów ławry kijowskiej, w których nawiedza ich diabeł ubrany w strój polski, Laszy. Nie wiemy dokładnie, jak ów strój polski Laszy wyglądał, ale charakterystyczne jest samo odnotowanie takiego właśnie snu, w którym zło wcielone, diabeł, przybiera postać sąsiada polskiego, lackiego, łacińskiego, reprezentującego tę złą religię z punktu widzenia wyznawców prawosławia. Powtórzę raz jeszcze, tego rodzaju nastawienie dotyczy na razie, w końcu XI wieku, elit prawosławnych, duchownych, ale stopniowo przesącza się ono w inne kręgi społeczne w postawie nieufności wobec tych sąsiadów najbliższych, łacińskich sąsiadów, czyli Lachów, którzy wyznają chrześcijaństwo w jakiś sposób odmienny od prawosławnych, podporządkowanych patriarchatowi konstantynopolitańskiemu i Bizancjum jako centrum duchowemu. Czy był rewanż podobny do tego, jak u wyznawców prawosławia, także w postaciach takich jak diabeł, mówię o snach?
To zjawisko etnokulturowe ma swoją dynamikę skierowaną od wschodu ku zachodowi, to znaczy obawiamy się sąsiadów z zachodu. Rusini obawiali się tego sąsiada z zachodu, którym byli Lachowie. Do nas diabeł będzie przychodził, to oczywiście znamy już z nieco późniejszych czasów, w stroju niemieckim. W naszej legendzie ludowej ten diabeł to jest Niemczyk raczej niż wcielenie w ruską postać. Niemniej to zjawisko nieufności narastającej czy podziału duchowego wynikające ze schizmy, z podziału chrześcijaństwa na wschodniej i zachodniej, wzajemnego wyklęcia, przesącza się także po stronie polskiej w postać może nawet ważniejszą niż ta opowieść z Ławry Kijowsko-Pieczerskiej, o której przed chwilą mówiłem. Oto bowiem w 1147 roku powstaje pierwszy właściwie zabytek polskiej myśli politycznej i zarazem utożsamienia kulturowego. To jest list biskupa krakowskiego Mateusza do świętego Bernarda z Clairvaux. Święty Bernard organizował wtedy wyprawę krzyżową, drugą krucjatę przeciw muzułmanom okupującym znowu Ziemię Świętą. Wzywał święty Bernard władców zachodu chrześcijańskiego do udziału w tej wyprawie i w imieniu książąt polskich odpowiadał właśnie biskup krakowski Mateusz, niezwykle wykształcony, cytujący w swoim liście Owidiusza, Horacego. To jest efekt tego wyboru Rzymu jako ośrodka orientacji kulturowej Polski wraz z chrztem Mieszka w 966 roku. Otóż biskup Mateusz stwierdza, że rycerstwo polskie nie uda się na drugą krucjatę do Ziemi Świętej, a to z tego powodu, że ma bliżej siebie wielką misję duchową do spełnienia wobec sąsiadów z Rusi. To jest misja duchowa związana z surową oceną stanu ruskich sąsiadów. Zacytuję fragment tego listu. Gens illa rutenica multitudine innumerabili ceus ideribus adequata vera religionis instituta non servat. A więc naród ruski swą niepoliczalną liczbą, gwiazdom podobny, nie dochowuje przepisów wiary prawdziwej. I tutaj padają słowa szczególnie charakterystyczne. Rutenia quasi est alter orbis. Ruś jest jakby inny świat. No, niezwykłe słowa, jeśli odczytujemy je w kontekście tytułu słynnej, dokumentalnej właściwie powieści Gustawa Herlinga Grudzińskiego, przedstawiającej świat obozów sowieckich, gułag, przez który przeszedł Herling Grudziński, jak wielu innych objętych okupacją sowiecką po 1939 roku. Szczęśliwie przeżył to doświadczenie zetknięcia z sowieckim innym światem i tak właśnie je nazwał. A tutaj w 1147 roku to określenie Ruś jako inny świat pojawia się już w polskiej myśli nie jako przestroga przed grozą wiejącą od wschodu, ale raczej jako opis zadania do wykonania. Polska oparta o Zachód, to podkreśla bardzo mocno biskup Mateusz, oparta o Rzym, ten ożywczy prąd kulturowy idący z centrum kultury południowej czy zachodniej Europy, bo wtedy raczej z południem to identyfikowano niż z zachodem. Polska może odegrać rolę ośrodka, który nawróci Ruś na wiarę prawdziwą. I to jest deklaracja niezwykle ważna na przyszłość dla relacji polsko-ruskich czy polsko-rosyjskich. To nie jest oczywiście misja przedmurza, obrońcy biernego przed nawałą idącą ze wschodu, ale to jest misja pomostu i ta misja stanie się czymś trwałym w polskiej praktyce duchowej, politycznej, mentalności, przekonanie, że mamy tego rodzaju misję zbliżenia Rusi do Zachodu. Ten Zachód oczywiście interpretowany jest wtedy, czyli w XII wieku, po prostu z chrześcijaństwem zachodnim, łacińskim, ale w przyszłości będzie to misja po prostu zbliżania Rusi do Zachodu, no, niezależnie od wartości, które symbolizują ten Zachód. Polska jest najbliżej Rusi i powinna ten ogromny, inny świat od Zachodu przybliżyć do niego. Przybierze ta misja postać bardzo konkretną,
po kilkudziesięciu latach, kiedy Dominikanie osiedlą się w Polsce, założyciel tego zakonu w Polsce, Jacek Odrowąż, rozpocznie misje ruskie na teren Rusi, wspierane przez książąt piastowskich, to właśnie doprowadzi Dominikanów z Polski idących aż do Kijowa. To jest pierwszy ślad tych misji chrześcijańskich, które idą ze świata łacińskiego poprzez Polskę do świata ruskiego. Ucierały, ścierały się te relacje Polski i Rusi, ale nadszedł rok 1223. Najpierw Ruś, a następnie Polska ma do czynienia z niespodziewanymi gośćmi. W 1223 roku na podzieloną na księstewka Ruś pierwszy raz najeżdżają Mongołowie. Szok, panie profesorze? Tak właśnie, ale mam propozycję dla pani redaktor i dla słuchaczy, żebyśmy kwestię najazdu mongolskiego, jego wpływu na relacje rusko-polskie odłożyli jeszcze na początek następnej naszej audycji, bo jest kilka jeszcze innych ważnych wydarzeń z drugiej połowy czy z połowy wieku XII, o których warto chyba powiedzieć, byśmy lepiej rozumieli te relacje. Dobrze, co pan profesor ma na myśli? Na tę epokę. Otóż ten sam rok 1147, który przed chwilą wymieniłem jako bardzo ważny w historii polskiej myśli politycznej, bo to jest sam jej początek. Pierwszy tekst polskiego autora, który zabiera głos w sprawach politycznych, biskupa Mateusza, który formułuje misję wschodnią Polski w stosunku do świata ruskiego. Ale w tym samym 1147 roku pojawia się pierwsza wzmianka o mieście, wtedy jeszcze to była osada, która odegra tak ogromną rolę nie tylko w historii Rusi, nie tylko w historii Polski, ale w historii całego świata. Moskwa wchodzi na karty kronik ruskich właśnie w roku 1147 jako nowa osada założona na obszarze jednego z licznych księstw północnej Rusi, księstwa, którego centrum było we Włodzimierzu nad Klaźmą, w dziedzinie Jurija Długorukiego, księcia Jerzego Długorękiego, jednego właśnie z tej bardzo rozrośniętej wtedy już rodziny Rurykowiczów. I to właśnie Moskwa staje się nowym ośrodkiem politycznym, najpierw Włodzimierz nad Klaźmą, a potem Moskwa, nowym ośrodkiem politycznym, od którego coś istotnego zmienia się najpierw w samej Rusi. Do tej pory używaliśmy terminu Ruś, mając na myśli cały ogromny obszar na wschód od Polski, obszar wschodniosłowiańskich plemion skupionych pod władzą dynastii Rurykowiczów. Z chwilą rozpadu od 1054 roku po śmierci Jarosława Mądrego się zaczynającego, ten ogromny obszar zaczyna się różnicować. Nie tylko na chwilowo trwające podziały dynastyczne między książątkami ruskimi, ale na różne warianty czy typy wschodniosłowiańskiej ruskiej państwowości. Te podziały, które będą miały najbardziej trwałe znaczenie, wiążą się z drobnymi różnicami etnolingwistycznymi. Ta dziedzina, którą znamy dzisiaj jako Białoruś, poprzez punkt styku z plemionami bałtyjskimi, poprzez własne tradycje dynastyczne, zaczyna wyróżniać się nieco od zarówno swoich południowych sąsiadów z Kijowa, jak też właśnie od tej nowej Rusi północno-wschodniej nad rzeką Moskwą się rozwijającej, z stolicą we Włodzimierzu nad Klaźmą, a potem w Moskwie, jak też od swoich sąsiadów z dalekiej północy, czyli Nowogrodu Wielkiego. I tu właśnie trzeba przypomnieć o tym podziale wewnętrznym świata ruskiego, który wtedy się dokonuje, bo oprócz Moskwy, która stanie się symbolem pewnego rodzaju systemu politycznego opartego na samodzierżawiu, na absolutnej władzy księcia, absolutnym zniewoleniu poddanych, podporządkowaniu całej struktury władzy ekspansji zewnętrznej, to, co utożsamiamy z istotą caryzmu, imperializmu rosyjskiego, to właśnie wiążemy z tradycją moskiewską. Ale to nie jest cała tradycja ruska. Na północ od Włodzimierza nad Klaźmą, od nowo powstałej Moskwy, rozwija się przecież szybko rosnąca Republika Kupiecka Nowogrodu Wielkiego, obok niej także podobna Republika Pskowska, oparta na dominacji elit kupieckich, handlowych, które nie zbrojnie, nie pod bojem militarnym, ale ekspansją ekonomiczną budują swoją
siłę, swoje bogactwo ekspansją ekonomiczną polegającą na wykorzystaniu szlaków handlowych łączących Ruś z Europą, Europą Północną, przez Morze Bałtyckie. To nie jest autokracja, to nie jest państwo samodzierżawne, tylko to jest państwo czy państwowość oparta na oligarchii kupieckiej. Najbogatsi kupcy de facto rządzą, choć formalnie głos mają w niej wszyscy wolni ludzie zwoływani na wiec głosem dzwonu. To jest symbol innej, wolnej Rusi. Na południu natomiast Kijów, stary ośrodek, główny ośrodek pierwotnej państwowości ruskiej, słabnie z dwóch powodów. Po pierwsze, odrywają się te obszary północne czy północno-wschodnie spod przewagi Kijowa. Także zachodnie księstwa ruskie, a więc Włodzimierz, Halicz, księstwa wołyńskie, mniej czują tę zależność od formalnie zwierzchnich wobec nich wielkich książąt w Kijowie i łączą się silniej kontaktami właśnie z Polską, z Węgrami. Kijów upada w swoim znaczeniu, dlatego że najeżdżają go południowi stepowcy, pieczyngowie, połowcy, którzy posuwając się tym stepem nadczarnomorskim od wschodu z Azji dokonują także wypadów grabieżczych na północ, pustoszą Kijów. I jednocześnie właśnie ten ośrodek moskiewski czy włodzimiersko-moskiewski, o którym wspomniałem pod rokiem 1147, chce wykorzystać to osłabienie Kijowa. Andrzej Bogolubski, syn Jurija Dołgorukiego, tego księcia Włodzimierza nad Klaźmą, który założył Moskwę, Andrzej Bogolubski najeżdża Kijów, pustoszy i niszczy doszczętnie, przed najazdem mongolskim jeszcze. Uwozi także najświętszą ikonę, symbol duchowości ziemi kijowskiej, do Włodzimierza nad Klaźmą, żeby pozbawić duchowego autorytetu Kijów. Przyszła Moskwa w ten sposób jakby pokazuje, że chce dominować nad Kijowem, że jest gotowa zniszczyć Kijów w imię własnej przewagi nad światem ruskim budowanym na nowych, samodzierżawnych, autokratycznych podstawach. Ta zmiana jest bardzo ważna, żebyśmy zrozumieli to, co będzie się działo dalej z Rusią. Jest jeszcze jedna zmiana, o której trzeba powiedzieć, z kolei po stronie polskiej. Otóż w końcu wieku XII, kiedy do głosu dochodzi najmłodszy przedstawiciel pokolenia synów Bolesława Krzywoustego, Kazimierz zwany Sprawiedliwym, pogrobowiec urodzony już po śmierci swojego ojca, czyli Bolesława Krzywoustego. Kazimierz Sprawiedliwy jako książę krakowski po raz pierwszy właściwie tworzy swoimi działaniami względnie spójną politykę wschodnią polską. To on jest jej twórcą. Ta polityka nie ma wymiaru wielkiej wizji geopolitycznej ekspansji na całą Ruś. Nie, jej horyzont jest ograniczony do bezpośrednich sąsiadów tej małopolskiej senioralnej dziedziny Kazimierza Sprawiedliwego. Chce wpływać na sytuację Kazimierz Sprawiedliwy w księstwach halickich, włodzimierskich, bełskich i dochodzi do szeregu interwencji militarnych na tym obszarze dzisiejszej zachodniej Ukrainy i pogranicza polsko-ukraińskiego. Nie tylko mają te interwencje charakter doraźny, upieszczy, ale układają się w pewnego rodzaju system polityczny, którego cel wydaje się dość przejrzysty. Uzależnić tych bezpośrednich małych sąsiadów ruskich, małych terytorialnie, od tronu krakowskiego. Uczynić z nich coś w rodzaju właśnie buforów, użyła pani redaktor tego słowa w czasie poprzedniej naszej audycji. I stwarza ona także, tego rodzaju polityka wschodnia, możliwość bogacenia się na opanowaniu linii handlowych prowadzących tym właśnie szlakiem od Brześcia, Lublina w kierunku Włodzimierza, Halicza, Morza Czarnego. To właśnie ta perspektywa zysków sprawia, że ta polityka jest wspierana przez część elit możnowładczych, jakbyśmy powiedzieli szlacheckich czy rycerskich, księstwa krakowskiego staje się polityką nie tylko jednego księcia i ta właśnie polityka jest w jakiejś mierze kontynuowana także przez syna i spadkobiercę Kazimierza Sprawiedliwego, Leszka Białego i jego młodszego brata Konrada, zwanego Mazowieckim. Oni kontynuują tę politykę, rywalizując w niej z potężnym rywalem w walce o wpływy na tej zachodniej Rusi. Tym rywalem będą Węgry, Królestwo Węgierskie, potężniejsze od księstw polskich, które także chce dominować na obszarze zachodnich księstw ruskich. I to jest właśnie moment, w którym pojawia się pojęcie Galicji,
znane nam z XIX wieku, wyciągnięte wtedy z archiwów austriacko-węgierskich po to, żeby uzasadnić panowanie habsburskie nad ziemiami Rzeczpospolitej. Bowiem Galicja to nic innego jak nawiązanie do nazwy Halicz, księstwo ruskie halickie, które było przedmiotem rywalizacji wpływów małopolskich z czasów Kazimierza Sprawiedliwego i Leszka Białego z węgierskimi, zostało ogłoszone przez króla węgierskiego odrębnym królestwem Halicji, Galicji, królestwem, którego władcą ma być król węgierski. To właśnie jest początek wieku XIII, kiedy tego rodzaju trójkąt rusko-polsko-węgierski zawiązuje się w tej geopolitycznej plątaninie obszaru między Brześciem, Lublinem na północy, Włodzimierzem Wołyńskim, a Krakowem na zachodzie i Budą na południu. Była to audycja Historia Żywa. Wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl/1. Kolejna audycja w następny poniedziałek po godzinie 21:00. Oczywiście w programie pierwszym Polskiego Radia. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak i ja dołączam do zaproszenia. Dorota Truszczak, do usłyszenia.